1 czerwca, również na Dzień Dziecka, ja wspólnie z panem premierem Tuskiem na Podkarpaciu, w gminie Nozdrzec, a w takiej miejscowości, która się nazywa Izdebki, otworzyliśmy pierwszego orlika z tego programu. Pierwszego, rok temu. Dzisiaj jest ich w Polsce 560 po roku. Do końca roku będzie 1300. Czyli do końca roku będzie 1300 takich szczęśliwych gmin, które będą miały swojego orlika. I chcę wam powiedzieć, że to, co mnie napawa satysfakcją i dumą, to to, że w tym programie orliki lądują dużo wcześniej i szybciej i lepiej. Wiecie gdzie? W gminach wiejskich. I to jest powód do dumy, bo nie ma żadnego powodu, żeby dzieci w gminach wiejskich miały gorsze warunki niż dzieci w miastach dużych. Odwrotnie, teraz będzie odwrotnie. Będziecie... Z wielką radością uczestniczę w tej wspaniałej uroczystości, jako jest otwarcie kolejnego ornika Orlika 2012. Wizytując parafię diecezji omrzyńskiej, coraz częściej mam okazję spotykać takie nowoczesne obiekty sportowe. Rozmowy z mieszkańcami zawsze przynoszą świadectwo ważnej roli, jaką te obiekty odgrywają w życiu naszych lokalnych wspólnot. Na potwierdzenie tych słów możemy dzisiaj przywołać doskonale znaną łacińską sentencję Anima sana i corpore sano. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Rzeczywiście Kościół od dawna podkreśla znaczenie sportu i aktywności fizycznej, formacji duchowej i kulturowej człowieka. W sposób szczególny odnosi się do sfery wychowywania młodych ludzi. Aktywność sportowa daje bowiem szansę pracy nad własnymi umiejętnościami i rozwojem talentów. Poprzez szlachetną rywalizację uczy szacunku do drugiego człowieka, a w grach zespołowych również współpracy z innymi ludźmi. Sport jest także istotnym i skutecznym środkiem profilaktycznym w walce ze współczesnymi zagrożeniami, takimi jak na przykład rosnące spożycie alkoholu wśród coraz młodszych Polaków. Mam zatem nadzieję, iż na terenie naszej diecezji powstanie jeszcze wiele orlików. Bóg błogosławi programowi Orlika, bo jeszcze jest jeden powód. Wiecie, że pierwszy orlik w Izdebkach powstał i ziemia, grunt, na którym on powstał przy szkole, to był grunt przekazany przez arcybiskupa Michalika. Także orlik pierwszy w zasadzie był powiązany tak blisko z kościołem i przypadków w Polsce mamy wiele już teraz, że kościół przekazuje ziemię, czasami wymienia ziemię, żeby te boiska dobrze służyły, bo one są robione dla dzieci i dla ludzi i mają im służyć. Natomiast dla księdza biskupa zrozumiałem, ten apel, jesteśmy absolutnie twardsi, tam jest przez szkoła, w związku z tym absolutnie w modelu orlika nie, bo tam jest mniej miejsca pewnie, ale takie wielofunkcyjne boisko na pewno jesteśmy w stanie zbudować. Ze strony ministerstwa na pewno te pieniądze będą przyznane. A ja mam tylko, drogie dzieci, jeszcze z okazji Dnia Dziecka. Powiem tak, że przywiozłem tu piłki, macie szybko je zużyć. Dlatego, że jak zużyjecie, to będzie świadczyło o tym, że dużo gracie. A jak wam się zużyją, to proszę dzwonić do ministerstwa i tu przyślemy nowe piłki. Dobrze? Wszystkiego... A, jeszcze mamy
dla młodszych dzieci, a tutaj jest ich trochę, fajne książki sportowe. Moi drodzy, ja tak na zakończenie chciałem serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że ten obiekt powstał. Bardzo silnie namawiał mnie pan wicemarszałek Jacek Piorunek. Ja powiem szczerze, że na początku byłem taki niechętny temu zadaniu, ale widzę teraz, że to jest wspaniały obiekt. A teraz co? Przejdziemy na boisko i zobaczymy, kto komu bramkę strzeli. To tak jest, w trakcie dzisiejszej uroczystości nie może zabraknąć honorowych strzałów na bramkę. Oddanie pierwszego strzału. Nie chcę ryzykować. Chyba, że założę te rekwizyty. Kuteckie. Waszej broni, spokojnie, oddychaj. Jedna wpadła. Nie,